A, nagrywanie włączyłem. Rozpoczynanie nowej misji. Kurde, udało nam się. Jakiś kuzyn. Czy ja nie mogę nacisnąć Escape i włączyć napisy dla was? Czy mi wyłączy intro? No on się z nim wita, no. Mniej więcej tyle. To jest Roman? Ja się nie chcę modów instalować na lepszą grafikę, bo się nauczyłem tego, że jak w takich grach jak Skyrim i różnych innych instalowałem mody, to mi cała gra się rozpierdzielała i nie działała. Te mody są dobre do robienia print screenów, a nie do grania, przynajmniej tak zawsze było. Nie da się, escape'a. Nico Belli. To jest Janusz, kuzyn Janusz. No i co, zawiesiło mi grę. Aha, fuck, kurde, karta graficzna. Zajebiście, to zapomniałem wyłączyć. A nie, działa! Ale wypas, już myślałem, że się cały ten, ale sterowniki mi chyba wywaliło, czekajcie. Zrobimy tak, gra, gdzie się napisy daje? Grafika. Język polski, tak? O, napisy włączone, dobra. No gdzie te napisy, czekajcie.
Napisy włączone. Tak? O! Udaję się do mieszkania Romana. Czyli jednak działa. Ja pierdolę, jakie sterowanie. There's been a big scare and you can't go across the bridges so good. You without the visa, I would stay in Broker. Fuck it, stay in Hofbeach. Everyone like us does. Nico, you're a friend that wants more. Gówniany samochód, trzeba by było ukraść lepszy. We are passing the cab office, Nico. This is the business that will take us to the top. Czy ja powinienem ściszyć, czy dobrze jest głośność? Kurde, no oni jeździć nie potrafią w ogóle. Ktoś napisał, że dobrze. No, udało nam się. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion. No, kurde, widać, że jego kuzyn na biedakiem jest. Jeżdżę, kurde, jak jeżdżę, no, moi drodzy. Make yourself at home. What's mine is yours. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's the place. Fuck. Oh, cousin. It's so good to see you. No i o czym oni gadają? Temu się chyba Niko nie podoba. On szybko chce się przeprowadzić do lepszej rezydencji. So you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother. In your letters to me. All I hear about is Mr. Big, Mr. Wrong, living mu naściemniał, kuzyn. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best pets. Screw you, you idiot! Okay, I'm an idiot! Niko, musisz zarobić na narkotykach. Yeah, this I know. Perfekcyjna pani domu by tu nie pomogła chyba. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? No. Będziemy dla tego Janusza pracować, czy nie? Why you live home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean no? Niko jest kurde. No, I never tell you anything. Another time. Kiedy indziej? Mystery man. Mystery man, kurde, Niko musi tu narkotyki ogarnąć. Czuję to. Gwałty, narkotyki, wymuszenia. Ja nigdy nie grałem w GTA, wiecie? Te poprzednie jakieś nigdy nie umiałem. To zawsze się strzelałem po mieście i później wyłączałem. Bo to nudne było dla mnie. Ale to nawet ma fabułę. I w piątce się dopiero przekonałem o tym. I was very young. Maybe that is no excuse. Roman? Głośniej grę mógłbym dać. No przecież jest chyba głośno. Come on! What's the time? Shit. I've got to get the cab back. It's on the shift. A, dobra, czekajcie. Jesus, this is like a rat shot in it. Nico,
I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Dobra, bo ja miałem za głośną monitor włączony. Zgłośnie troszeczkę, rzeczywiście. Teraz już jest za cicho dla mnie. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, please don't cut my cock off. Patrz, jakiś Vlad. Okay, Vlad. Vlad mu fiutka chce obciąć. Nie bliż komentarzy, proszę. Comment passing through. Czekajcie, dźwięk. Leciutko podgłośnimy, wiecie? Dobra, migające teraz na radarze ikona domku. Kiedy kładziesz się spać, gra może zostać zapisana. Sen powoduje upływ 6 godzin w świecie gry. No dobra. Migający na radarze ikona R wskazuje miejsce spotkania z Romanem. A to jest Roman, a nie Janusz. No i co? Czy mam kliknąć w związku z tym? Chyba zapisywanie. Tu. Spotkaj się z Romanem. Sorry. Straż pożarna jechała za tym. A wyobraźcie sobie, że to Liberty City, straż pożarna. A, niewielki parking, dobra. Czyli pojazdy w jego obrębie nie znikną. W mieście znajduje się wiele stoisk z hot dogami. Jedzenie pozwala uzyskać utracone wcześniej punkty zdrowia. Okej. Dobra, wyjazdnia radaru reprezentuje stan zdrowia. Lewa zielona część i pancerz prawa niebieska. Dobra, czyli ja nie mam pancerza jeszcze. Czekajcie, ja mogę zrobić jeszcze tak. Mogę zrobić grafika. To jest spoko. Format obrazu. Jaki? 16:9 chcemy. Jakość tekstur wysoka, niska, średnia, wysoka. Dobra, wysoka, wysoka, wyłączone. Zasięg widzenia. A, to już wiem, czemu miałem ten. Tak, dokonałem zmiany. Czy jesteś pewien, że chcesz opuścić to? Nie. Gdzie jest? Zastosuj spacja. Co takie rozmyte jest? To tak ma być? To moi drodzy, czemu on jest taki rozmyty, mi powiedzcie? Czekajcie, zmniejszymy trochę ten. Ten żeśmy trochę przesadzili. Dajmy na 70. Coś jest nie tak z tym. Taki efekt. Tak tu jest. Aha, no dobra, dobra, idziemy do Romana. A jak mogę napaść na ten? Ta gra taka trochę brązowa jest jakby strasznie. No piszecie mi o modach, ale ja nie będę modów na live uruchamiał, bo mody mają to do siebie, że połowa z nich nie działa. Tak się przyzwyczaiłem, zawsze tak było. I mogę tak po prostu ukraść samochód. No, i wlazł mi, kurde, to jest assassin. No dobra, Roman, z buta biegniemy w takim razie. No nie, ale co innego zjebana grafika, co innego ekran, który jest cały. Czekajcie, czy ja mam jakąś mapę? Bo ja nie wiem, gdzie ten. A tu jest Roman, dobra. Przyciskiem F wchodzisz do pojazdu. No zaraz się, kurde, przekonamy, czy... Kurwa... No i co? Don't try to be a tough guy. You are an idiot. You know that? A jak zadaje ciosy śmierci? You think you're big, huh?
Ale mu dałem, kurde, czułkam. Się przewróciłem, czekajcie, musimy biec do Romana, bo nas tu zabiją. Uciekaj! Uciekaj, Niku! Dobra. Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag! Shit! Jesus, Roman, you fucking idiot! How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Liz. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Hi. Nico, this is Mallory, cousin. Beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman. Czemu oni się zajmują? Taki sklep jest. Jakiś gruby donate czuję. You're fucking crazy, man. A zobaczymy na ekranie wyskoczy. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to leave. I know. I'm a fat prick. What can I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. O, sama. Spoko, kupsonek. Dzięki. To donate'a. Out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? To jest jego szef, ten koleś, tak? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Ho, ho, I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Czego tak rzuca? W ogóle nie ma ostrości w tej grze. Ten Roman to jest taki rozmazany non-stop. Yeah, fantastic. To jest jakiś efekt, mi się wydaje, nałożony. Brzydko to wygląda strasznie. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Gdzie to postać stojąca 2 metry od nich, to jest już rozmytą, ma całą twarz. Kurde, jasne, że wiozę cię. A kurde, przesunąć się, bo jadę. Ja pierdolę, to nie skręca w ogóle. Ale damy radę, dojedziemy. Patrzcie, kurde, jak zawodowiec. Gówniany samochód to jest po prostu. Ja daję skręt, a on nie skręca. Dobra. Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Dostaliśmy tego. On tego nie czyta. Shit, I almost forgot. P kliknij, a co robi P? Zaraz kliknę P. Call me if some Albanian show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Nico. So. P zmieniasz ostrość. A. Ale nie widzę, żeby się coś zmieniało. A. Czemu taka ostrość się zmienia? Ale ja mam tą ostrość zrobioną. To ja tą ostrość miałem, tylko że to nic nie da. A, zaczekaj przed szulernią. Dobra, miałem zaczekać. Wracam tam. Dobra. No to czekam. Kiedy znajdziesz się w samochodzie, używaj myszka do rozglądania się. No to używam myszka do rozglądania się, kurde. No i co? Zajebiście się. A, się porozglądałem. O, Roman dzwoni. Jak to mam odebrać? It's all quiet out here, Roman. You winning? Molinte, reci da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Mismaku. W trakcie rozmowy możesz wcisnąć w dół, by ją przewinąć lub backspace, by ją zakończyć, okej. Okay. No nie, no jak na razie to czekamy. Roman!
Roman jest kierowcą samochodu. And this must be the loan sharks. Lichwiarze, o, tu są lichwiarze. Two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Masakra. I'm down. You better get out of there. All right, I'm coming. Szybko, kurde Roman. Shit, Nico, it's them. They must have been told I was here. Roman Pelik, we will find you soon. Please don't hurt the men after us, cousin. They hate me enough as it is. Get us back to the depot, quick. Kurde, Quick to jest moje drugie imię. Quick. Jestem Quick, szybki soul. Do you think they saw me? Of course they saw you. I mean, you're a distinctive man, Roman. That is why the ladies love me. Fuck those Shylocks, they'll get their money. They just have to wait. We should stand Dobra. Up to them. Gidetti e bonus. Nico, you're new. You don't understand the way things work. Oh yeah? We are at the Musimy dojechać do garażu i się ukryć. These thugs push us around, but they are not to be feared. It is the Russian mobsters, Vlad bosses that run everything. Be careful. Ruscy mafiozi są, musimy się ich obawiać. A nie wracaj do samochodu? Fuck. Gdzie miałem stanąć? I lost it this time, but when I go back, the last thing they will expect is for me to take everything. We're here. Dobra. You like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. Nie widzicie, jak to jest pierwsza misja za mną. Trwa zapisywanie, kurde. No dokładnie, no. W każdej chwili możesz dokonać drobnych zmian w konfiguracji swojego telefonu. Możesz zmienić dźwięk dzwonka lub wielkość... A, walić to. No może bym co zmienił samochód. Czekajcie, tu sobie zaparkuję. Czy ja mam na coś czekać? Czy mogę jeździć sobie? Fak, wpadł mi pod koła, no kurde! Zdarza się. O, to jest mój samochód, którym chcę jeździć teraz. Wracać tu, kurde, sportowym. Otrzymałeś przed chwilą wiadomość SMS-ową. Zostało to zasygnałowane pojawieniem się... A, jest Roman. Cholera, potrzebna pomoc. Przyjeżdżaj do biura migiem, Roman. Szybko, na sygnale, maska nam się podniosła. Szybko. Kurde. Gdzie mam to R zrobić tu? O fuck, to ta karetka tutaj jechała. Come on, daddy, what's your problem? I don't have problem, you do. Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend, he's my loan shark! Huh? Stop this! What of that? Who are you? Get out of here. What? Yes! My arm! What about you? Help me! Kurde, Niko ich musi teraz ścisnąć. Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! Tutaj Niko im zagroził śmiercią. Ja Benin Pricks! Strong! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this! Assholes! Threaten me! Shut up! Niko teraz musi wziąć sprawy w swoje ręce, bo ten kurde Roman nic nie ogarnia. Yeah, great. Listen, I'm having a bit of a problem at the office. No i co? I can do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Great girl.
Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. No, man, look at this crap, my computer and everything. Boże, jaki komputer chyba sprzed miliona lat. Wsiąść do samochodu Romana. Czemu ja muszę tym gównem jeździć? O, ale przynajmniej wyklepany jest na nową misję. Udaj się na stację metra. Moi drodzy, zrobimy sobie chwilową przerwę. 3 minutki przerwy, 5 minutes break, przerwa reklamowa i zaraz będziemy z powrotem. Wiem, że chyba reklamy nie lecą, ale sobie herbatę muszę zalać i takie tam różne inne. Wiecie? Przerwa reklamowa. Zaraz wracamy z GTA 4. Hej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem i jedziemy na stację metra, jeśli się nie mylę, nie? Tędy dojedziemy? No. Tak w ogóle tutaj tyle muzy leci, że to w życiu nie będzie to na archiwum live. Dobra. Co ja miałem zrobić? Coś G miałem zrobić, czekajcie. Zatrąbiłem na dziewczyny. Michelle, kurde, nie zesraj się, bo teraz drachę będziesz miała, jak będę jechał szybko. Na czerwonym. Kurde, prawie, ale było blisko, śmierć prawie, uderzenie, mur, znaczy, chciałem. Fuck, policyjny.
Dobrze, nikogo nie było w środku. Michelle, how about you? Mallory, stop it! Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy. Michelle już kurde leci na Nico. A to tylko. Handsome man like you should get some. Fuck. I think he looks fine the way he is. I don't think he even chains out of those things on the journey. Thanks. Dobra, mam nadzieję, że policja mnie nie goni, jak misja leci. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Będziemy kombinować, zobaczymy, co na archiwum się stanie z tymi filmami. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Musimy się dostać. A Nico chce być bardziej teraz ten. Kurde, piękniejszy chce być, musi nowe ciuszki założyć na siebie. Jak w Sims 4 jedziemy, kurde. Patrzcie, ten policjant myśli, że kurde par. A nawet się boi mnie ścigać. Widzicie? Policja ma drachę, jak kurde, widzi mnie prowadzącego. Wolą nawet nie zatrzymywać. Boom. Fuck. Oni nie potrafią w ogóle jeździć, chciałem zauważyć w tym mieście. Ciągle mi ktoś wyjeżdża na pierwszeństwo, jak mam. Ja te ciuchy są tutaj, tak? Czekajcie, muszę wyjść chyba z samochodu, bo tak głupio trochę wyjeżdżać autem. O, możesz kupować ubrania. Dobra, ale ja nie mam pieniędzy przecież jeszcze. Każdy przedmiot umieszczony na wystawie może zostać zakupiony, aby to zrobić, podejdź do niego. Wciśnij E, aby obejrzeć dżinsy. On ma raka jąder, czy co mu tam wisi? No ja nie chcę takich dżinsów, no co im. A, bo ja mam dres niby. Oliwkowe spodnie dresowe. Kurde, czarne spodnie dresowe, żółte paski. To jest to, albo brązowe bojówki. No i to mi kurde odpowiadają mi. Nie, aha. Dobra, no i teraz coś na górę byśmy chcieli. No ale te wszystkie ciuchy jego są identyczne, nie rozumiem, o co chodzi. Kurtki kurde, co on będzie? W kurtce łaził non stop. No piękny kurde dres. No jasne kurde, że tak. O, aby przeglądać. Nie, tamta mi się podobała, uszatka. Dobra, mam. Pierwszy, kurde, kłamiesz, bo ci zapłaciłem za czapkę 8 dolców, to będziesz mi tu kłamać? Kurde, do Michelle muszę zadzwonić, patrzcie. Dzwonię. Nie, jak do Romana? Do Michelle chciałem zadzwonić. Fuck. Hey, Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, dokładnie. You have Michelle, a classy girl for your own. Myślę, że Michelle kurde się zainteresuje moim Romanem w czapce z gwiazdą czerwoną. Michelle, dzwonię do niej. Hey, Michelle, it's Nico, Roman's cousin. Oh. Hi, how's it going? Good. Now, I was wondering if you wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Yeah, sure. That could be fun. Yeah, I'd like to get to know you, Nico. Why don't you come over to my place, whenever? See you soon.
Dobra. Co ona powiedziała, bo akurat rozmawiałem. O, serce się pojawiło. Taksówka Romana. Czemu to jest taksówka Romana? A jak się dzięki GPS-owi umieszcza punkt na trasie, bo nie wiem. Aha, i mogę tu nacisnąć coś. Enter, ustaw punkt docelowy, dobra. Świetnie. Czemu pod G jest klakson, a nie pod fire? A, bo tu się da strzelać z okien chyba. Wciśnij F, aby... No po co miałbym wyskoczyć z jadącego samochodu? Sami se skaczę, może przed Michelle zrobię taką akcję. U, Roman, odbierz. What does he want? Oh, I can think what he could possibly want, or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys, let's be reasonable. No to co, to jednak nie będziemy, kurde, wyrywać. Tylko do Romana lećmy. No. Tyle. Michelle musi poczekać. Teraz misja Roman. Potknął się koleś.